Witajcie kochani, chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Przywitam na początku przywitałem naszego Pana, a teraz witam Was kochani i witam naszego gościa dzisiejszego, moją siostrę kochaną Małgosię, z którą miałem wywiad parę lat temu. Witaj Małgosiu. Witam Cię, chwała Bogu. Chwała Bogu. I błogosławię Cię i Twoją rodzinę. Wszystkich słuchaczy błogosławię. Dziękuję, dziękujemy. I oczywiście również błogosławimy Ciebie i Twoją całą rodzinę. Kochana siostro, ja tak jak mówię, no w szoku jestem niesamowitym odnośnie tego, że Twoje wszystkie wizje, które miałaś parę lat temu, absolutnie się sprawdziły. Naprawdę jestem w takim szoku. Pan pokazał mi wyraźnie, że te wizje, które miałaś, dotyczą tego czasu. Zresztą tam była przecież data, ty wtedy widziałaś, ja pamiętam, 2020 rok. I widziałaś dwa słońca, o tym zaraz będziemy rozmawiać. Widziałaś te tłumy, które później w innym śnie jakby ustawiały się, aby wykazywać nieprawość i wykazywać, ukazywać Kościół rzymski, rzymskokatolicki, prawda? Tak, to były protesty i to takie ostre, tam było mi bardzo, bardzo pokazane ostro, że ci ludzie byli wściekli dosłownie. Tak, tak, ja tylko czekałem, myślę sobie, no jeśli to jest od Pana sen, ta wizja, którą miałaś, to kiedy to się sprawdzi? I długo nie musiałem czekać, niecałe 3 lata, i proszę bardzo, to się dzieje. Natomiast chciałbym wrócić do tego snu twojego, w którym miałaś tą wizję tego 2020 roku. To był, nie wiem, 2018 albo 2017 rok. W każdym bądź razie to było bardzo wyraźne. Mogłabyś przypomnieć nam tą wizję? Wiesz, to był, już ci mówię, ja tą wizję, ten sen miałam w 2017 roku i to było w maju. Z 5 na 6 maja. I całość mam przypomnieć? Całość, tak? Tak, tak, bardzo cię proszę. Dobrze. A więc to było tak, ja nawet nie spodziewałam się, bo to były moje początki, ja w 2016 się na początku nawróciłam i to był taki w sumie trzeci sen, taki bardzo, bardzo mocny i ja myślałam, że mi się to wydaje. I nie wiedziałam jeszcze, że Bóg do mnie mówi i że będzie odpowiadał na moje pytania, gdzieś moje rozmyślenia. I ja pamiętam, że no, bardzo zmęczona byłam, bo to już był wieczór późno i tak zastanawiałam się, ile to wszystko, to zło będzie trwało. No, człowiek się patrzy na tą pedofilię, na to zło, w ogóle już nie będę wymieniać, wiadomo o co chodzi. I niedługo, nie trzeba było długo czekać, ja się położyłam spać i to nie było tak, że ja sama zasnęłam, bo ja nie zasypiam tak szybciutko. I to było, jak ja się położyłam, to czułam, że mi ktoś zamyka oczy i po chwili otwiera. I ja już byłam, siedziałam przy stoliku, tak jakbym była na jakimś klifie, a przede mną było morze, ocean. Nie wiem, co to było za miejsce, w każdym razie było morze, ocean, była przepiękna pogoda, cieplutko, ani jednej chmurki na niebie. No i ze mną siedział mężczyzna. Ja jeszcze wtedy, jak dostawałam ten sen, wizję, ja nie miałam pojęcia, kto ze mną siedzi przy tym stoliku. Dopiero po czasie, jak już przy którymś tam z kolei śnie, pan mi zawsze, za każdym razem się pokazywał tak samo. I ja zrozumiałam, że to chodzi o Pana Jezusa, że Pan Jezus mnie oprowadzał i pokazywał to wszystko. Tylko po prostu nie było chwały, bo ja bym się nie skupiła już teraz. Już tyle miałam snów, że jak Pan Jezus przychodzi do mnie, to nie zawsze tą chwałę objawia, bo to się nie da skupić. Człowiek by się nie skupił na przekazie. I siedzę właśnie, już teraz wiem, że z Panem Jezusem przy stoliku. I On do mnie mówi, no, przepiękne słowa w moim kierunku, ale że nie zdaję sobie sprawy, z kim rozmawiam, kto do mnie mówi. Jestem dopiero nawrócona i mam tą świadomość, że mam męża, no to jak będzie mężczyzna jakiś inny mi mówił jakieś pochlebstwa, więc tak brzydko mówiąc, kolokwialnie, po prostu olałam to, co mówił i patrzyłam się w niebo i kiedy patrzyłam się w to przepiękne, przejrzyste niebo, zobaczyłam dwa słońca i byłam w szoku, że jak to dwa słońca, skąd te dwa słońca, i przecież to jest nie anomalia. I spojrzałam się na Pana i tak w myślach, to była rozmowa w myślach, zadaję pytanie, czy też to widzi, ale dla niego to było takie naturalne, oczywiste, takie
Nic nadzwyczajnego. Dla mnie to był szok. Jak ja zobaczyłam, że dla niego to nie jest nic takiego nowego, to wtedy, nie wiem, ja tego nie umiem powiedzieć, na czym to polega. Tak jakbyśmy byli teleportowani, razem z panem byłam, tak jakby przeniósł mnie w ogóle w inne miejsce, niżej, na plażę już, przy tym klifie niżej, na plażę i zaprowadził mnie na taki, jak ni to port, ni to pomost, na ten pomost, nazwijmy to w cudzysłowiu. Jan, I ja widziałam... Przepraszam, że wchodzę w słowo. Te słownictwo, które używasz, jest takie ludzkie, przyziemne, normalne takie nasze. Natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć, że Jan opisywał dokładnie te same zdarzenie, i nazywał to zachwyceniem. Jest na początku samym Księgi Objawienia wyraźnie powiedziane przez Jana, że w Dniu Pańskim doznał zachwycenia, czyli no tak polska Biblia to tłumaczy, czyli po prostu został zabrany duchem i zostało mu ukazane to, co miało być ukazane. Czyli ta wizja, czyli u ciebie. Przepraszam cię, ja miałam tą świadomość, że ja już nie leżę w łóżku, że jestem w ogóle w innym miejscu. Ja miałam tą świadomość, że jestem w ogóle zabrana, ja nie jestem już u siebie w domu. Nie wiem, na czym to polega. Duchowo, pewnie duchowo, mój duch, no nie wiem, wiesz, ja nie umiem tego powiedzieć, jak to było, tylko pan wie, jak to tam wyglądało. Wiedziałam, że po prostu już nie jestem u siebie w domu, to już na pewno, i to nie był sen, to, że nie jest taki sen zwykły, że to się śni, to było tak namacalne. Każdy podmuch wiatru, ciepło słońca, no wszystko po prostu. Człowiek odczuwa tak jak normalnie na jawie. I właśnie jak staliśmy na tym pomoście, na tym tak jakby w porcie takim, nie wiem do czego to porównać. Ja widziałam statki podwodne i pan zabrał mnie na jeden z tych statków podwodnych. Ale myśmy płynęli, że ten statek się nie zanurzał, tylko na wierzchu i nie schodziliśmy pod pokład, tylko na tym statku płynęliśmy. Opłynęliśmy jakieś wody, widziałam jakieś tropikalne, nietropikalne, różne i zaraz wróciliśmy na to samo miejsce. Jak wróciliśmy na to samo miejsce, spojrzałam znowu w niebo i zobaczyłam dwa słońca, tylko że one były, i co ważne, że pod tymi słońcami były daty, ale one były tak jakby taka mgła była, że ja ich nie umiałam rozczytać. Wiedziałam tylko, że to chodzi o 2000 rok, ale który nie miałam pojęcia dokładnie. Pod jednym i pod drugim. I tym razem te słońca przybliżyły się o połowę drogi do siebie. I jak ja to dobrze zobaczyłam, to jak stałam, właśnie staliśmy na tej plaży, to co ciekawe, ja tego nie potrafię właśnie też rozgryźć, o co tu chodzi. Bo przecież jak jest tsunami, to idzie od strony morza czy tam oceanu, a tu wyszło ta woda, taka potężna fala, wyszła, ale to ogromniasta, wyszła z lądu, czyli tak jakby za tego klifu, co wcześniej siedzieliśmy na górze. I ona zza klifu wyszła i ja już czuję, że to ja nie, moje serce tego nie wytrzyma. I to było tak jakby ten fragment, tak jakby do czego to porównać, do filmu, tak jakby ten fragment był wycięty, żebym ja tego oczami nie zobaczyła. Rozumiem, że tak powiem, wiedza była mi dana do głowy, że ja wiedziałam, co się stało, ale nie widziałam tego oczami, bo to, tego ja bym nie przeżyła po prostu. To było straszne. Ci ludzie, tam było właśnie na tej plaży, nie zaznaczałam, na plaży było masa ludzi, rodzin, każdy, sielanka, nikt się nie przejmował tym grzechem, tak, już nazwijmy to jawnie, nie przejmował się niczym, po prostu sielanka, zabawa, wypoczywanie i ta fala właśnie przyszła i tam po prostu, no masa trupów, jak ja to dobrze zobaczyłam, to później znowu było przeniesienie, tak jakby, no nie, teleportowanie, tak w cudzysłowie to nazywam, i tu już stoję z moimi dziećmi na placu jakiegoś miasta i po jednej, po drugiej stronie są kamienice, ale te kamienice nie są, budynki nie są dla mnie widoczne, tak są widoczne w ten sposób, tak jak te daty pod tymi dwoma słońcami, tak, że one są tak jakby przez mgłę, więc ja ich dobrze nie widzę, ale mam tą świadomość, że tu są budynki po jednej i po drugiej stronie. I ja już jestem tutaj z moimi dziećmi, mam dwóch synów i jestem tutaj z moimi dziećmi.
i dalej towarzyszy mi Pan Jezus. I znowu widzę dwa słońca. Dwa słońca i znowu te daty, ale dokładnie nie widzę, pod pierwszym słońcem nie widzę, ale pod drugim już się zaczyna tak jakby ujawniać. Te słońca na siebie nachodzą, jedno drugie przykrywa i wtedy widzę bardzo wyraźnie rok 2020, bo ten rok to jest tak jakby drukowane, czarne, tak aż mi na oczy po prostu, żebym ja bardzo dobrze je zobaczyła, więc to było niemożliwe, żebym ja nie zapamiętała tej daty. Więc 2020 i po tym momencie usłyszałam, i to też nie potrafię tak opisać, tak jak w jednym momencie, w jednej chwili słyszę potężne grzmoty, ryki trąb, to tak jak jest, ja to sobie to porównuję właśnie do apokalipsy świętego Jana, do objawienia, kiedy Jan mówi, że słyszał głos Boga, tak? I właśnie te trąby, te trąby dwa razy. I to jest najpierw jedna, potem jest zaraz po chwili druga. I to jest, wiem, że to jest zagniewany, rozgniewany głos Boga, który mówi, cytuję to dokładnie, ile jeszcze można, czyli ile jeszcze będzie, ile jeszcze Pan będzie tej łaski dawał, ile jeszcze ma mieć cierpliwości dla tych ludzi, którzy go odrzucają, nie przyjmują, więc dwa razy to było, ile jeszcze można. I to właśnie to był głosem takiej trąby, takiego grzmotu, był rozgniewany Pan, naprawdę rozgniewany. I ja tutaj sobie pomogę. I w tym samym, i zaraz po tym, po chwili dosłownie, jak już Pan powiedział to dwa razy, to dosłownie sekunda i ja słyszę grzmoty, właściwie to w tym samym czasie, kiedy Pan to mówi, słyszę grzmoty, huki, takie straszliwe trzęsienie ziemi. Ja to tak jakby arbuz, ta ziemia to tak jakby arbuz był rozrywany. Potężna siła działa, że ta ziemia jest rozrywana, a ludzie cierpią, to nie do opisania cierpią, to jest tak, nie do opisania było. I po tym, i właśnie po tym, dosłownie sekunda, chwila ciszy, ale to dosłownie chwilka ciszy tylko, i słyszę taki przeraźliwy ryk, i to jest jakieś potężne, ogromne zwierzę rozwścieczone, już teraz wiem, że to chodzi o szatana, że to na końcu już tego snu później ja miałam tą świadomość, że to chodzi o szatana, że on strasznie, on jest tak wściekły i dosłownie w chwilę, jak ja słyszę ten ryk, odwracam się do tyłu i na jednej z kamienic widzę drzwi, już normalnie widzę drzwi i wiem, mam tą świadomość, że mam pójść do tych drzwi. I co, ja nie czuję przerażenia jako o siebie czy o dzieci, czuję ten pokój, czuję tą ochronę i idziemy do tych drzwi. I kiedy ja próbuję zamknąć te drzwi, to one się zamieniają w skrzydło. Ja ich nie zamykam, tylko one mnie i moje dzieci i Pana obejmują, tak? To tak jakby właściwie to od Pana wyszło to skrzydło, że nas obejmuje, że my jesteśmy zakryci, my nie jesteśmy widoczni dla tego potwora, tak? Dla tego szatana. Ale stoję pod tym skrzydłem, w cudzysłowie, bo myślę, że jestem w pomieszczeniu, tak? I zastanawiam, tak się patrzę na moje dzieci i myślę, kurczę, ja się nie boję, ale one to może są przerażone, tak? I mówię, żeby się nie bali, bo Bóg jest dobry i nie pozwoli nam zrobić krzywdy, tak? Ale poza tym skrzydłem, ja tego nie widziałam. Ja dziękuję Bogu, że tego nie widziałam, bo ja w pewnym momencie, tam jeszcze na placu skałem właśnie ten ryk tego potwora, tak, szatana, to ja czułam, ja czułam już tak, jakbym była w dwóch miejscach, że tu moje ciało leży na łóżku, a tu ja czuję, że po prostu ja już umieram, bo to jest taka groza, że człowiek nie ten. I czuję znowu z drugiej strony, że Pan mnie wpycha, tak jakby w cudzysłowie wpycha, żebym ja no, nie zeszła z tego przerażenia. W każdym bądź razie, jak my jesteśmy w tym pomieszczeniu, to ja mam tą świadomość, nie widzę tego oczami, ale ludzie są męczeni, są rozrywani, no to są takie tortury. Ten szatan, on czyha, on próbuje wszystkich sposobów, wszystko podkłada, żeby się człowiek dał złapać, tak? Żeby mógł go rozszarpać, jego celem jest złapać, zabić i zamordować, no zniszczyć człowieka, po prostu zmieść z powierzchni ziemi i doprowadzić go do piekła. Jak pozwolisz, to przez tą część ja dam swój taki krótki komentarz odnośnie tego wszystkiego, co powiedziałaś.
100% to jest biblijne. Zresztą wyraźnie w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, iż poznał człowieka, który sam nie wie, czy w duchu, czy poza duchem, czy w ciele, czy poza ciałem, przepraszam, czy w ciele, czy poza ciałem był wzięty nawet do trzeciego nieba, tak? I tam widział rzeczy, które zostały mu ujawnione. I więc to nie jest, ja chcę tylko przekazać, bo ludzie będą, niektórzy nie znając słowa, będą mogli kwestionować to, co mówisz i to, o czym rozmawiamy. Więc to jest absolutnie normalne, że dusza może być wzięta poza ciało i różne rzeczy od samego Pana Boga naszego mogą być jej pokazane. I tak się właśnie stało w tym przypadku. Ja przypomnę, że ja tak samo miałem wizję naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdzie dokładnie potwierdził mi to, co Tobie powiedział i to, co Tobie przekazał. Chodzi mnie o to, jak powiedziałaś, że jak długo jeszcze można, Tak. tak, znosić to. U mnie Pan Jezus Chrystus przekazał mi, iż jak tak szybko będą te wszystkie sprawy się działy, jak szatan będzie tak się spieszył z tym wszystkim, a wiemy, że został Duch Boży usunięty i oddał pole szatanowi, bo to wiemy też ze Słowa Bożego, z drugiego listu do Tesaloniczan. Więc wrócę do tej wizji. Jak będzie tak szybko szatan działał i ludzie będą tak szybko się poddawali i popadali w grzech i w to, co w te sidła ptasznika, jak to Psalm 91 mówi, to po prostu ta łaska, którą Pan Jezus przygotował dla ludzi, te miłosierdzie, ta łaska nie będzie spożytkowana w całości, bo to, co się teraz dzieje, to jest dokładnie to, co jest opisane w Księdze Objawienia, gdzie słyszałaś po prostu trąbę, gdzie Tak. któryś z aniołów zatrąbił. I ja w następnym nagraniu, które ja przygotuję, powiem, który anioł zatrąbił i co się dzieje w tej chwili. Ale ten sen, który miałaś, i te sny w ogóle, te wizje w snach, to jest coś nieprawdopodobnego, jest niesamowite. To jest od samego żywego Boga. Zobaczyłaś datę. Wiedziałaś, że coś się bardzo ważnego wydarzy w tym roku i wydarzyło się, bo to właśnie się dzieje na naszych oczach. To, co widziałaś na plaży, tutaj zapisałem sobie teraz na bieżąco, to, co powiedziałaś, że ludzie stali na plaży i tak się zachowywali, jakby nic się nie działo. Więc to jest to, co było mówione przez Pana Jezusa Chrystusa. Ostrzegał, że a jak było za dni Noego, ludzie jedli, pili, wydawali za mąż, wychodzili za mąż i tak dalej, i tak dalej. To właśnie się dzieje. Ludzie myślą, że to jest normalne, że to jest po prostu jakaś tam kolejna, następna, jakaś tam choroba, pandemia, może to, może tamto, nie wiadomo co. No i to przejdzie. Jeździłem po Warszawie samochodem, widziałem, jak tam na przykład homoseksualiści wywieszali flagi i z napisami, oczywiście tęczowe, i z napisami jeszcze będzie dobrze. No, zobaczymy, jak dobrze będzie. Niech żyją dalej w grzechu, niech dalej się nie odwracają od grzechu, a nie będą się odwracać, bo to też Słowo Boże mówi, że ludzie pomimo tego, co widzieli, pomimo tych doświadczeń, tej tragedii, tego zatracenia, nie odwrócili się od swoich grzechów. Nie odwrócili się. To mówi wyraźnie Słowo Boże. No więc zobaczymy, jak dobrze jeszcze będzie, w cudzysłowiu. Zobaczymy. Jak się nie odwrócicie od grzechu, ja mówię do ludzi, tych, którzy są w grzechu, tak? Nie mówię do naszych, do ludu Bożego nie Tak, którzy mówię. żyją przez Mówię do ludzi, grzech. przestrzegam tych ludzi. Zobaczycie, jak jeszcze będzie, w cudzysłowiu, dobrze. Jeżeli się od grzechu nie odwrócicie. Także tak to wygląda. I te dwa słońca to jest absolutnie counterfeit. Ciężko mi jest to przetłumaczyć z angielskiego. To jest oszustwo po prostu, które według mnie to jest oszustwo. Wiadomo, że jest jedno słońce. Pan Bóg stworzył jedno słońce, nie dwa. I tutaj jest naśladownictwo, tutaj jest fałszerstwo.
diabelskie, oszustwo diabelskie, które następuje i postępuje, i Pan Jezus ci to pokazał, że w tym roku jest zenit tego, że to już sięga zenitu, że to jest... Całkowite zakrycie prawdy. Tak jest. Kłamstwem. Dokładnie tak, dokładnie tak, absolutnie tak. Pan Bóg wreszcie po prostu do tego dopuszcza na zasadzie, bo ludzie nie rozumieją, mówią, no nie ma Boga, no gdzie jest Bóg? Jakby był Bóg, to by nie pozwolił na to. I nie rozumieją, kompletnie nie rozumieją, że jeśli wybrali szatana, to Pan Bóg w pewnym momencie mówi, chcieliście? Proszę bardzo, macie. Zobaczycie, co wybraliście. Zobaczycie, do czego was to doprowadzi. Tak to właśnie wygląda, bo to musi być do końca przeprowadzone i ukazane, co ludzie wybrali. To ja mówię o tych ludziach, którzy wybrali grzech i wybrali diabła, bo to są te drogi, którymi oni chodzą, drogi, które wiodą do zatracenia, a to są drogi, które oni sami wybrali przecież, prawda? Zgadzasz się ze mną? Dokładnie, ja się zgadzam z każdym słowem, który mówisz, tak. No, także tak to wygląda. Niesamowite, ta wizja była wspaniała, cudowna. Ja przyznam się szczerze, że na prawie 3 lata po prostu no, jakoś tak zapomniałem o tej wizji. To jest na moim kanale, na naszym kanale to jest. Można sobie bardzo łatwo odszukać te 2 nagrania, bo to są 2 części. Polecam każdemu, abyście odszukali te nagrania z siostrą Małgosią i odsłuchali. Tam jest wyraźnie ten sen opisany. Także to troszeczkę umknęło mojej uwadze i wiesz, tak modlę, siedzę sobie w domu nad ranem i trafiło do mnie niesamowite przesłanie. Pan Bóg mówi, przecież ja ci to pokazywałem. Pokazywałem ci to. Byłeś ostrzeżony, byliście ostrzeżeni. Siostra Małgosia miała daną wizję, miała dany sen i ostrzegałem przez... Co jest napisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich? Że będą ludzie prorokować. Będą siostry i bracia będą prorokować w ostatnich dniach, między innymi. Będą różne rzeczy się działy, można sobie przeczytać, co jest opisane, bo to jest dokładnie to, co prorok Joel przekazywał w Starym Testamencie, a apostoł Piotr powtórzył i przekazał, utwierdził to, potwierdził to w drugim liście, przepraszam, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że w ostatnich dniach właśnie będą proroctwa. I ty takie proroctwo otrzymałaś, dostałaś. Niesamowite, wspaniałe, także naprawdę chwała Panu za to. Teraz chciałbym przejść do tego, jak, co byś mogła poradzić ludziom, aby robili, aby Psalm 91, bo to jest nierozłączne to jest, no bo Psalm 91 łączy się z tym, no bo jeśli jest taka tragedia i takie rzeczy się dzieją, to gdzie tutaj jest obietnica z Psalmu 91, którą Pan złożył, że nam włos z głowy nie spadnie, że nie popadniemy w te sidła ptasznika, że będziemy ochronieni, że padnie koło nas dziesiątki tysięcy, natomiast my będziemy ochronieni, nam się nic nie stanie. Jak tutaj to połączyć, siostro? Dokładnie. Ja w ogóle w tym roku to mam taki wysyp snów, że ja sama jestem w szoku. I powiem ci, że bardzo dużo snów właśnie jest, że mi Pan cały czas potwierdza. Absolutnie, żeby w nas żaden strach nie był. Ale zanim to powiem dalej, pierwsza sprawa, bardzo ważna, którą wielu uważających się za chrześcijan ludzi odrzuca. I to jest podstawa i dzisiaj kolejny raz mi Pan potwierdził. Szabat i odrzucenie wszelkich nieczystych, spożywania wszelkich nieczystych jedzenia. I już naprawdę to jest, nie rozumiem, dlaczego ludzie to jest podstawa. Wszystkie 10 przykazań Bożych, Pan Jezus oczywiście na pierwszym miejscu
jak Pan Bóg kazał stworzyć Arkę Przymierza, to do Arki Przymierza zostały wsadzone całe 10 przykazań Bożych. Ani jedno Pan nie kazał skreślić. Całe 10 przykazań Bożych. Laska Aarona i manna. Pan teraz w tej chwili naszą Arką Przymierza, to też było mi w snach pokazywane, naszą Arką Przymierza jest Pan Jezus Chrystus. A skoro naszą Arką jest Pan Jezus Chrystus, to i w Nim jest. I laska, oczywiście to są wszystko symbole, tak? Jest pełne 10 przykazań Bożych, jest laska Aarona, czyli jest naszym pasterzem, jest naszym panem prowadzącym, tak? I jest zaopatrzenie, czyli manna. I to jest nierozerwalne. Musimy to pojąć. Musicie to, bo ja to pojęłam. Pan, jak ja miałam wątpliwości w którymś tu roku, to Pan przyszedł do mnie we śnie. Ja siedziałam jako uczeń w ławce i całą noc, tak jak nauczyciel mnie nauczał, wybudzał, kazał powtarzać. Ja miałam taką noc, tak mnie po prostu, że tak powiem w cudzysłowie, przejechał, ale dziękuję Panu za to, bo ja już więcej pytań na ten temat nie mam i przyjęłam i w ogóle nawet wstyd by był, gdybym to cokolwiek jeszcze pytała. I było tak, że mi powiedział tak, gdzie jest napisane, że ja jadłem nieczyste? Gdzie jest napisane, że nie obchodziłem szabatu? Gdzie jest napisane, że to jest bar i po każdym słowie, po każdym tekście mnie przebudzał i kazał powtarzać, że szabat i niejedzenie nieczystego jest bardzo ważne. Siostro, i ja całą noc siostro, tak miałam. Siostro, tak? Siostro, pozwól, że skomentuję króciutko. Wyobraź sobie, jestem na trzecim roku szkoły, w kampusie, nocuję na kampusie. Szkoły Zielonoświątkowej, biblijnej, teologicznej szkoły Zielonoświątkowej w Michigan, koło Detroit. I mam wykład mieć z Ducha Świętego. Śpię w nocy, w akademiku śpię. I godzina druga w nocy, mam wizytę, absolutnie, tak jak wcześniej miałem, wizytę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi do mnie wyraźnie. Keep my day holy. Utrzymuj mój dzień świętym. I teraz ja, wyobraź sobie, prowadząc zbór zielonoświątkowy w tym czasie, będąc w szkole, w której zupełnie czego innego jestem uczony, będąc w tak zwanym, w cudzysłowie, kościele, który naucza zupełnie co innego, prawda? Mam wizytę samego Zbawiciela, samego Boga, który zupełnie mi co innego mówi. Możesz sobie wyobrazić. I teraz, ale... Bo Pan chciał Cię wyrwać dla siebie. Tak. Nie żebyś szedł krok w katolicyzmie, oczywiście tylko z inną kokardką, bo inaczej podane, tak? Tylko chcę, żeby każdy człowiek należał do Niego. I to jest tak, jak ludzie biorą udział w proteście. I ja w każdą sobotę protestuję i idę oddać Panu cześć i chwałę, żeby każdy widział, że moim Bogiem jest Pan Bóg Stwórca. Ale to jest, siostro, posłuchaj, jest wyraźnie napisane, wyraźnie, jak wół, już prościej nie można. Jak się idzie do rozdziału 11 Księgi Objawienia, która to Księga Objawienia Jana była spisana około 90 roku, czyli ile 10 lat po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i tam czytamy, jak będzie wyglądało przyjście Pana Jezusa. Pozwól tylko, że przeczytam ten kawałek słowa, dobrze? Dobrze. Więc przeczytam. I tak to właśnie wygląda. I zatrąbił siódmy anioł, to jest Księga Objawienia Jana, rozdział 11, i czytam od wersetu 15. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. Czyli wiadomo, że to jest przyjście powtórne naszego Pana. To już jest siódma trąba. I tutaj czytamy dalej. A 24 starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddał Bogu pokłon, mówiąc: dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo. I rozgniewały się narody i nadszedł Twój gniew i czas osądzenia umarłych i oddania zapłaty
Twoim sługom, prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. I teraz uważaj. Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i arka Jego przymierza ukazała się w świątyni i nastąpiły błyskawice, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad. To jest ten moment, w którym Chrystus schodzi i będzie sądził, będzie rozliczał i w tym momencie otwiera się niebo, otwiera się świątynia Boga w niebie i ukazuje się arka przymierza. Co było w arce przymierza? Wszystkie przykazania, tablice były ze wszystkimi przykazaniami. Ten cały diabelski, zmanipulowany, nie wiem jak to nazwać, przekaz powstał i wyszedł ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dokładnie paręset lat temu, gdzie jest nauka, iż prawa nie ma, 10 przykazań nie obowiązuje, jest tylko metaforyczne, tak naprawdę nie istnieje, jest wyciągane jak królik z kapelusza tylko wtedy, kiedy im pasuje. Niesamowite zwiedzenie, niesamowite. Odwracają się od woli Boga, odwracają się i wybijają, wyrzucają. Najpierw wyrzucił diabeł drugie przykazanie, a potem wyrzucił czwarte przykazanie. To jest po prostu niesamowite. Co do prawa dietetycznego, przypomnę, że wszystko to, na co się umawiał Boży lud Izraela pomiędzy samym początkiem, a momentem, gdy zerwali przymierze, budując cielca, to wszystko to jest ważne i istotne i to należy do woli Boga Ojca. I tam jest właśnie prawo dietetyczne. Zresztą jak czytamy Izajasza 66 od 15, wyraźnie jest napisane, że jak Pan przyjdzie, to co się wydarzy właśnie z ludźmi, którzy między innymi jedzą wieprzowinę. Są oni porównani do tych, co jedzą i myszy i tak dalej. Jest to tak obrzydliwe dla Pana Boga, bo to nie jest pokarmem. To nigdy nie było pokarmem. Nigdy. Ja zrobiłem nagranie o wizji Piotra. Też odsyłam do tego nagrania. Niech sobie każdy obejrzy te nagranie. Wizja Piotra. Złe interpretowanie w ogóle, tak. No, wiem, o co ci chodzi. Kompletnie. Także to, co przekazałaś odnośnie... trzeba mówić tak, jak jest. Koniec jest sobie... Wiesz, Artur, ja staram się nie mówić tego od siebie, tylko po prostu na podstawie tego, co Pan mi pokazuje, jak mnie uczy, bo na każde pytanie mi odpowiada. Oczywiście, jeżeli jest, no, nie jest jakieś głupie, tak, bo czasami człowiek głupie pytania zadaje, więc po prostu ten. Ale jeżeli mam rozmyślenia i takie poważne rzeczy na temat Biblii, na temat właśnie gdzieś tam wątpliwości jakieś, to Pan mi to wszystko pokazuje. I jest to zadziwiające, że ludzie nie chcą z tego skorzystać. Ile błogosławieństw mieści się w szabacie. Od kiedy ja szabat obchodzę, ja mam cały czas takie błogosławieństwa, czuję bliskość Boga, jest większy kontakt, Pan do mnie częściej mówi. Jak nie w snach, to ja po prostu czasami nie wiem, co mam powiedzieć i nagle wkłada mi myśli, wkłada mi mądrość. Tak samo i z nieczystą żywnością, tak samo. Od kiedy przestałam jeść, alkohol to już w ogóle, to wiadomo, nie muszę mówić, jakieś tam używki, ale chodzi głównie też o właśnie nieczyste, to też ja widzę, Pan po prostu za każdym razem potwierdza, jeżeli jest człowiek posłuszny, to potwierdza i jest bliskość ta Boża. Jesteśmy świątynią Bożą, więc jak zanieczyszczać? Jeżeli zanieczyszczamy, to się oddalamy od Boga, to jak mamy słyszeć Boga? Jak mamy rozmawiać z Bogiem, skoro jesteśmy Wiesz co? No właśnie, no. A jeszcze ci powiem, jeszcze przepraszam, bo to jest tak mocne, co mi Pan dał właśnie w tym śnie, co ci mówiłam, że tak mnie całą noc telepał, tak? I kazał później powtarzać, że szabat i niejedzenie nieczystego jest bardzo ważne. To mi dał do zrozumienia, że jeżeli ja wrócę do tego, to tak jakbym, bo przecież ja wyszłam z katolicyzmu, to dał mi do zrozumienia, że jeżeli ja nie będę obchodzić szabatu i będę jadła nieczyste, to tak jakbym wróciła tak jak pies do wymioci. To ja po prostu już... No oczywiście, że tak, ale jeszcze... Po tej nocy ja nie mam pytań i w ogóle nawet nie ma mowy, żeby mi ktoś przekonał, że jest inaczej. Tak, siostro, chodzi o to, że na zdrowy rozum, zobacz, odrzucają katolicyzm, ukazują katolicyzm ci tak zwani chrześcijanie, natomiast przyjmują katolickie
Idzie. doktryny przyjmują, absolutnie przyjmują, jakie to jest obłudne. Słuchaj, to papiestwo zmieniło perfidnie, bezczelnie. Papiestwo zmieniło dzień szabatu z dnia siódmego na dzień pierwszy. Mało tego, nie kryją się z tym. To jest oficjalnie podane. Oficjalnie. Normalnie jest podane oficjalnie w encyklopediach, wszędzie, w zapisach watykańskich, że to Kościół katolicki i papiestwo zmieniło Worship Day, czyli dzień uwielbienia Pana, z dnia siódmego na dzień pierwszy, i jest to takim synonimem władzy papieskiej, władzy szatana na ziemi. To jest taki synonim. I słuchaj, oni wszyscy ci chrześcijanie fall into it, poszli za tym. Wyobrażasz sobie coś takiego? No przy Tak, no niestety, niestety, składają, bo po prostu no. to, tak, Składają, to jest, słuchaj, uwielbienie w dzień Watykanu, a nie w dzień Boga. No przecież ja nie potrafię w ogóle tego zrozumieć kompletnie. przerażające to jest, ale i szkoda, naprawdę szkoda mi tych ludzi, bo wiem, że tak ich nauczyciele nauczają i też miałam na ten temat sen, ale to już, kurczę, jakbym miała opowiadać wszystkie te sny, które Pan mi daje i potwierdza, to naprawdę, to by czasu nie starczyło. No ale Krótko powiem ale tylko, pokazano mi króciutko opowiedz ten sen, króciutko, tak krótko, no. króciutko właśnie, że było mi pokazane właśnie w ciemnych kolorach, było mi pokazane, co się będzie, że będzie głód, że będzie niedostatek chleba, że ludziom będzie brakowało, będzie jeszcze gorzej niż za czasów komunistycznych. Kto wyjdzie z kolejki, tak jak się kiedyś stało, to już po prostu nie ma, no musi stać od nowa. To nie jest tak, że sobie za, no brak chleba, ale Boży ludzie mają. I to jak ja brałam ten chleb w porównaniu do tych ludzi, którzy musieli stać, to ja miałam przepiękny, duży, rumiany bochenek. Mi tam nic nie brakowało. No i wracam do domu, widzę, że no, ta bieda, ten głód, wracam do domu i ktoś jest ze mną, nie wiem kto, jakoś duchowo ktoś jest ze mną, no wiadomo kto, no to Pan jest ze mną. I widzę przez okno czarne chmury, te czarne chmury się zbierają i tworzą smoka z czerwonymi oczami i ja wiem, że po prostu mam tylko jedną sekundę na to, żeby wszystko pozamykać i tylko Bóg, Biblia, Bóg i modlitwa i nic więcej mnie nie ratuje. I jest straszne, to oczywiście to jest wszystko duchowo, straszne rzeczy się dzieją tam, jest taka trąba, ten smok wszystko rozwala, ja czuję, że mój dom to fruwa, już sobie myślę, pewnie mi się rozpadnie ten dom, jak nie, Pan nie uratuje, to mi się rozpadnie ten dom, ale nie czuję strachu, wiem, że tam na zewnątrz się straszne rzeczy dzieją. W pewnym momencie wszystko cichnie i się przejaśnia. Ja wychodzę na zewnątrz mojego domu i to było duże miasto. Ja mieszkam w małym miasteczku, no właściwie na wsi pod miastem, a to było duże miasto. I ja idę przez to miasto naprawdę bardzo, bardzo długo, już mnie nogi zaczęły boleć i krzyczę i wołam, czy ktoś w ogóle żyje, czy ktoś przeżył to. I ja nikogo nie mogę znaleźć. W końcu trafiam na jakiś dom. Wchodzę do tego domu, cieszę się, bo zobaczyłam, że żyją ludzie, że ludzie przeżyli. Tam było około, tak plus minus, no nie, było ze 20 osób beze mnie, ja tam doszłam i widzę, że też się cieszą, oni się cieszą, oni sobie zdają sprawę, że przeżyli tylko dzięki Bogu, dzięki łasce Boga. I ja się cieszę, ale w pewnym momencie mi się płakać chce, bo ja się pytam, gdzie jest Pan Jezus? Gdzie jest mój Pan? Gdzie jest mój Król? Gdzie jest mój Pan Jezus, który będzie mnie tutaj teraz prowadził dalej, tak? Bo przecież, no, to dzięki niemu, tak? Z tej łaski jestem uratowana też. Ale o, ja patrzę, oni się zwracają do mówcy jakiegoś, do nie wiem, no, jakiś to człowiek był, pastor, nie wiem, ksiądz, no jakiś nauczyciel, który go uważają za jakiegoś guru, mentora. A gdzie jest mój Pan Jezus? I ja po prostu byłam załamana, już się przestałam cieszyć, mi się płaść, mi serce rozdzierało. I wyszłam z tego domu. Z tego domu wyszło może ze cztery osoby ze mną. I poszliśmy szukać Pana Jezusa na tym pustkowiu, gdzie wszystko było rozwalone i czarno i kupa trupów. I to taki sen miałam. Z głodem już miałam kilka razy Zobacz, sen. ja tylko skomentuję to. Zobacz, jakie przeciwieństwo jest, zauważ, gdzie Pan Jezus mówi, że wąska jest ścieżka i niewielu ją odnajdzie, prawda? Natomiast zobacz, jakie przeciwieństwo jest, kiedy Pan Jezus mówi, że będzie straszne zwiedzenie i wielu będzie zwiedzonych, wielu.
Niewielu, a tutaj wielu. Widzisz? To jest to, to jest to. Tak będzie, tak będzie. Tak się dzieje, w tej chwili tak jest, tak? W tej chwili tak jest. Tylko dodam jeszcze, że Psalm 91, o którym wspomniałem dzisiaj, mówi wyraźnie na samym początku, jak tylko się zaczyna, bo to jest tak jakby warunek tego, co potem wszystko w psalmie jest napisane, to warunkiem tego jest pierwsze zdanie, pierwszy werset, który się zaczyna tak. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto mieszka pod osłoną? A kto mieszka pod osłoną? Kto mieszka pod osłoną? Pod osłoną mieszkają ci, którzy wypełniają co? Wolę Ojca w niebie. Boże, żyją posłuszeństwie, to dokładnie tak, całą Absolutnie. wolę A Pana gdzie jest wola Pana zapisana? Gdzie? tak, Jest dokładnie. oczywiście jest zapisana w jego prawie, w jego zasadach, które nam dał. Ludzie tego nie Tak, potrafią 10 punktów. zrozumieć. Niestety, nie. No nie, właśnie nie przyjmują. No i teraz tak, wracając, bo tak się rozgadaliśmy na inny temat, wracając właśnie do Psalmu 91. Pan mi też w wielu snach, w wielu wizjach pokazał, że jeżeli właśnie, dlatego zaczęłam od tej podstawy, 10 przykazań Bożych, Pan Jezus Chrystus, tak, Arka Przymierza, w której się mieści no, cała zawartość, cała nasza przyszłość, cała nasza nadzieja, tak, wybawienie. Jeżeli idziemy w posłuszeństwie, naprawdę uwierzcie mi, że to nie jest ciężar wypełniać te 10 przykazań Bożych, bo jak się ma Ducha Świętego, no za każdym razem, jeżeli coś nie tak, to ja czuję, podpowiada mi to obecność, że nie tam nie idź, nie tego nie, to jest naprawdę, to jest miłe, bo ja dziękuję Bogu za Ducha Świętego, bo mnie napomina po to, żeby mnie wdepła, żeby mnie szatan nie zwiódł, prawda? Więc to nie jest ciężkie wypełnianie, to nie jest naprawdę, jest bardzo, bardzo łatwe i lekkie z Panem. I teraz tak, jeżeli my idziemy tak 100%, tak jak tutaj właśnie było zaznaczone, to Pan mi już wiele razy w snach i wizjach pokazywał, naprawdę, na milimetry będzie nas szatan kusił, na milimetry będzie nas zastraszał, będzie różne sztuczki, już będziemy myśleli, że już nas uderzy, a nie ma takiej możliwości, on nam nie może nic fizycznie zrobić, ani psychicznie, ani duchowo nie może zrobić szatan, bo Pan nas chroni. To już mi tyle razy Pan pokazywał, tyle razy, że nie mam żadnej wątpliwości. Pan mi za każdym razem pokazywał, że nawet w najgorszych czasach, żeby nie wiem co, to będzie mnie w rarytasy, w cudzysłowie, zaopatrzał. Za każdym razem mi to Pan pokazuje. Więc ja mam ufność i ja wierzę w to, naprawdę. Tu jest wszystko właśnie tak, jak mówisz, Artur. W 91 psalmie jest wszystko zawarte i ja się z tym zgadzam. I Pan mi to potwierdza i nie ma innego. No nie ma innej opcji. I Teraz zobacz, bardzo ważne, ostatnio miałam też bardzo ważny sen, który mi też pokazał właśnie, żebyśmy nie dali zapanować nad nami strachem, żeby strach nad nami zapanował. Absolutnie my musimy stać twardo, nieugięcie i w zaufaniu do Pana Boga, do Pana Jezusa Chrystusa, bo to wszystko tak galopuje, że to wszystko tak pędzi, że będą się jeszcze nie takie rzeczy działy. Mamy chronić nasze oczy duchowe, czyli serca, nasze oczy fizyczne. Nie oglądajmy dziadostwa, nie słuchajmy ciągle zastraszania. Odrzućmy to. Pan Jezus Chrystus jest pokój, miłość, jest naprawdę. To zwróćcie się naprawdę do Pana Boga, do Pana Jezusa. Bądźcie mu posłuszni. 10 przykazań Boże, tak jak od początku tutaj właśnie tłumaczymy z Arturem. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest podstawa naszej ochrony. Pan Jezus Chrystus, a w Nim jest wszystko. Te prawa Boże, te przykazania, o których Pan Jezus Chrystus sam wspomina w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, te prawa Boże przecież mają być wyryte w naszych sercach. Prawda? I Duch Boży ma nas prowadzić. Tak W jak naszych sercach, list tak, do Rzymian, w naszych sercach. Małgosiu, Przepraszam. No, proszę. tak jak list do Rzymian tłumaczy, że Duch Boży w 8 rozdziale, list do Rzymian 8, wersety od 5 do 7, od 5 do 8, wyraźnie mówią, że Duch Boży ma nas prowadzić do właśnie woli Bożej, właśnie do prawa, do miłości, ale w prawdzie. A miłość w prawdzie to jest miłość, która jest w prawdzie, czyli w woli Bożej. A wola Boża jest zapisana oczywiście właśnie na tablicach. Tam jest wola Boża. Wszystkie te przykazania są wolą Boga. I jeżeli się tego nie będzie wypełniać, no to nie będzie się chodzić w prawdziwym przymierzu. A potem ludzie się dziwią, że
są nieszczęścia, że są rozwody, że szatan dotyka, że są choroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziwią się, dziwią się. Absolutnie. Wiesz, że ten odsetek, na przykład, jak ja sprawdzałem statystyki, to 70% tak zwanych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych nie widzi chrześcijan, którzy są niby nowonarodzeni, niby. Nie widzą nic złego w seksie pozamałżeńskim. Wyobrażasz sobie coś takiego? Wyobrażasz? Nie pojęcia. To jest nie do pojęcia. To jest nie do pojęcia. To są statystyki, sondażownie podają, chrześcijańskie sondażownie podają w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tak wygląda te fałszywe chrześcijaństwo, fałszywe nauki, które są opisane w Słowie Bożym. Przed tym Pan Jezus ostrzegał, apostołowie ostrzegali wyraźnie, no ale niestety widzisz, że szatan zbiera żniwo niesamowite. Niesamowite żniwo zbiera, także... No i to jest właśnie to ten ryk, te rozrywanie, to męczenie tych ludzi, gnębienie, mordowanie. Grzech to morduje człowieka, no. Grzeszysz. Oczywiście. No i też śmierć. No ale oni to metaforycznie tłumaczą. To jest te zwiedzenie, które wyszło paręset lat temu właśnie. Mówię, powtarzam, właśnie w Stanach Zjednoczonych to stamtąd to wyszło. To jest te nauczanie kalwinistyczne, raz zbawiony, zawsze zbawiony. Albo nauczanie zielonoświątkowe, że no niby tak, no ale to jest takie metaforyczne, to tylko w sercu. Pytałem się wielokrotnie, czy jest prawo? Nie ma prawa, no to jest nieważne, to 10 przykazań to jest, no ale to czy mogę kraść? Mogę zgadzać żonę? No nie, no jak to, no bracie, no, nie, no to jak to nie mogę, no ale no to jest te prawo? Czy... No to jest prawo, czy nie ma? No jest, ale nie ma, no ale jest, no wiesz, to jest na tej zasadzie, bo nie pasuje im czwarte przykazanie, nie pasuje, nie pasuje po prostu. Bo nie ma miodu na uszy. No nie ma, dokładnie tak, także tak to wygląda. Słuchaj, siostrzyczko, co chciałem jeszcze powiedzieć, to tak na sam koniec, jaką radę byś dała wszystkim słuchaczom, nam wszystkim, bo i mi również? Ja już myślę, że już dużo, dużo powiedziałam tam. Wcześniej jest tak dużo powiedziane, Artur, że tutaj myślę, że więcej rad. Ja od siebie nie mam takiej mądrości, żeby dawać rady. Ja mówię tylko to, co mi Pan pokazuje. Tu nie ma innego wyjścia. Pan Jezus Chrystus jest naszą arką. W nim jest wszystko jest zawarte. 10 przykazań pełnych. Nie jemy nieczystego. Zacznijcie to robić, a zobaczycie, co zacznie się u Was dziać. Módlcie się, pytajcie się o to. Ja naprawdę, jak rozmawiam z ludźmi, ja się dziwię, że nie pytają się o to bezpośrednio Pana, skoro nie wierzycie człowiekowi, no bo no człowiek jest, może być omylny, tak? Pytajcie, módlcie się, błagajcie Pana o to, żeby Wam powiedział i zacznie do Was mówić, ale też wykonujcie ze swojej strony, zróbcie krok. Pierwszy Pan, Bóg już zrobił ogromny krok w naszą stronę, dał swojego Syna. Teraz z naszej strony ma być krok. A potem będzie znowu krok u Pana. A nie, że zrób Panie krok pierwszy. Nie, już Pan zrobił największy krok, najpiękniejszy, najcudowniejszy. I dziękujmy Mu za to. I bierzmy, i bądźmy posłuszni. Jest napisane 10 przykazań całych. Nie jest wykreślone. Nigdzie w całym Piśmie Świętym nie jest no nie, napisane. Ale, no nie, ale jest jak się, że jest wykreślone. Małgosiu, nie, ale jak się rozdziela srogiego w cudzysłowiu i innego Boga Starego Testamentu, rozdziela się od Jezusa Chrystusa i robi się z Jezusa Chrystusa tolerancyjnego, pełnego, wypełnionego miłością, oczywiście fałszywą miłością, bo to jest inna Ewangelia i inny Jezus. Jak się oddziela tego Jezusa od Boga Starego Testamentu, no to wychodzą takie właśnie klocki. Zapomina się, że w liście do Kolosan, wyraźnie jest napisane, że to przez niego wszystko się stało, to dzięki niemu się, w nim się wszystko stało, od samego początku, to on jest autorem wszystkiego, to on stworzył wszystko, to w nim zostało wszystko stworzone, również i 10 przykazań. O których zresztą mówi wyraźnie,
w liście, przepraszam, w Ewangelii Mateusza 5, 17. Tam mieszają, wiesz, że całe prawo, ani jedna jota, ani jedna kreska nie minie z prawa. Mieszają to z prawem lewickim. Nie rozumieją, że nastąpiła zmiana prawa. I mówią, że to dotyczy wszystkiego. A przecież tam jest wyraźnie napisane potem, dalej, w wersetach dalszych, że chodzi o przykazania Boga. Przykazania, a nie o prawo lewickie. Tego też nie potrafią zrozumieć, bo masz dwie grupy. Jedna grupa odrzuca całkowicie prawo, a druga grupa przyjmuje całe prawo z lewickim razem. Rozumiesz? No dokładnie. Dokładnie. Tak. Albo w całkiem, ze skrajności w skrajność właśnie. Ze skrajności w skrajność. Aby tylko nie to. Aby tylko nie to. Tak. I tak, ach, szkoda no, słów. Zwiedzenie jest niesamowite. Siostro, dziękuję jeszcze raz. Patrzymy, co się będzie działo. Oczywiście żyjemy pod osłoną wiekuistego, najwyższego, naszego Boga, tak. Wszechmogącego, Pana Jezusa Chrystusa. Wypełniamy Jego wolę, bo to jest owoc, prawda? To jest owoc. Zbawienie jest z czystej łaski, ale potem musi być wydany owoc. No bo jak są gałęzie, które nie przynoszą owocu, to co Pan robi z nimi? Odcina i wrzuca... W ogień wrzuca, dokładnie. Także chwała Chrystusowi za to, że jest sprawiedliwym Bogiem i że będzie sądził według czego? Według będzie każdy... Według prawa, oczywiście, według prawa. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jesteśmy w kontakcie. Informuj mnie, bardzo Cię proszę, i nas wszystkich o ważnych wizjach, które otrzymujesz, i wierzę w to gorąco, że będziesz otrzymywała. Póki co na razie jesteśmy wszyscy w tej chwili, według mnie, to jest moje poznanie, że jesteśmy stemplowani. Pieczęcie tak, Boga. Dokładnie. Tak, zgadzam się z Tobą i przepraszam, że Ci przerwę, bo muszę to powiedzieć, bo później my jesteśmy w tej chwili w takim czasie, że koniec stania w rozkroku. Mamy wyciągnąć najpiękniejsze szaty i sprawdzać, czy tam plamek nie ma. Wszystkie plamki mają być wyczyszczone, wszystkie farbanki wyprasowane. My mamy pójść tam elegancko na tą ucztę. Już nieraz mi Pan pokazuje, a to salę weselną, a to, że przygotowujemy, właśnie ludzie Boży przygotowują stoły z białymi obrusami. I tak samo jest mi pokazane w tym śnie z tymi protestami, że widzę, że ludzie Boży są w trakcie przygotowywania uczty, zastawiają stoły i tak dalej. Oczywiście tu chodzi o przygotowywanie się na to przyjście głównego gościa, tego najważniejszego, Pana Jezusa Chrystusa. I później właśnie wyjeżdżam, jestem w Warszawie, jest już pochmurno, jest brzydko, bo są protesty. To są ludzie zademonieni, bo oni też idą, są źli, wściekli, więc oni nie mają miłości w sobie. Nie rozumieją, co to jest podejście Boże, po Bożemu, tak, z taką pokorą, z miłością, tylko jest strajk, jest oczywiście to Pan dopuszcza, no skoro sobie wybrali taką drogę, tak, wybrali sobie grzech, no to tak mają, ale też jest właśnie obnażanie Kościoła rzymskokatolickiego, ale to już nieraz mi Pan pokazał. Teraz koniec rozkroku, koniec. Wszystkie plamki, wszystkie grzechy musimy po prostu się oczyścić, żeby później nie było wstydu. To tyle. Amen. Stania w rozkroku nie może być. Ludzie dwoistego umysłu, dwoistego serca będą niestety, tak jak Laodycea, będą wypluci, bo to jest ten kościół laodycejski, będą letni, będą wypluci, wyrzuceni z ust Pana Jezusa Chrystusa. Skończyło się wwijanie w bawełnę. Trzeba mówić tak, jak jest. Nie ma tutaj jakiś tam ogródkiem, mowy ogródkiem. Trzeba mówić tak, i my mówimy dokładnie tak, jak jest. Ja już doszedłem do takiego momentu, do jakiego ty doszłaś. Tak mnie Duch Boży prowadzi, bo jesteśmy tego samego ducha, że nie ma czasu na obwijanie w bawełnę i mowy ogródkowej. Może tak, może nie. Trzeba, mowa wasza ma być tak lub nie, prawda? To są słowa naszego Zbawiciela. Tak lub nie. Na koniec zaproszę Ciebie, nie wiem, czy się zgodzisz, mam nadzieję, że się zgodzisz, abyśmy zrobili jeszcze jedno najbliższe spotkanie, nagranie, może za 2 tygodnie, odnośnie aborcji. Dzisiaj nie dotykajmy tego tematu, natomiast porozmawiajmy, bo też miałaś wspaniałą wizję odnośnie aborcji. Czy możemy się spotkać za 2 tygodnie, pozwolisz?
Dobrze, nie ma problemu. Tam jeszcze ci, oczywiście dam ci wcześniej znać, bo to 2 tygodnie troszeczkę czasu jest, więc no też może być tam różnie, ale na któryś tam dzień się umówimy, nie ma problemu. No dobra, fajnie. To by było bardzo, bardzo użyteczne, aby przekazać to, co otrzymałaś od pana odnośnie aborcji. Za tydzień ja już no, obiecałem sobie i że zrobię, tak jestem prowadzony, aby zrobić nagranie odnośnie szczepień, ukazać, gdzie proroctwo pokazuje wyraźnie. Słucham? Bardzo ważne, bardzo. Powiem Ci też tak szybciutko, bo wiem, że czas goni. Też i Pan w śnie pokazał bardzo wyraźnie z bliska, w powiększeniu, co tam jest w tej szczepionce, tam miniaturowy, naprawdę bardzo maluśki chip i on wpływa na każdą komóreczkę, każdy nasz organ, na mózg, na wszystko jest w stanie wpływać, więc no też i Pan kilka słów pokazał, że to tyle. No, Także broń Panie Boże, żeby pogodnie przyjął. będziemy rozmawiać na ten temat. Na razie kończymy. Dobiega godzina za parę minut. Jeszcze raz radzimy wszystkim, błogosławimy wszystkich i radzimy wszystkim, aby naprawdę żyli według Bożych przykazań. Aby modlili się o to, aby naprawdę być wolnymi od grzechu. Tak jak apostoł Jan powiedział: dzieci moje, nie grzeszcie. Oczywiście nie jest mowa o tym, aby w ogóle nic nie grzeszyć, bo wiadomo, że szatan będzie podkładał nam nogi i wiadomo, że jak to jest niezamierzone, jeżeli to jest niezamierzone, to wiadomo, że my nie jesteśmy przecież wolni od upadków i będziemy upadać. Natomiast chodzi o to, aby niezamierzone, żeby to nie było zamierzone, żeby to nie było z pełną premedytacją, bo to list do Hebrajczyków wyraźnie ukazuje, że jeżeli dobrowolnie się grzeszy, a szczególnie jeśli łamie się przykazania Boga dobrowolnie, to ofiary za te grzechy już nie ma. To jest słowo Boga. To nie jest moje słowo, tak? Ani twoje. O tym mówi wyraźnie Pan Bóg Wszechmogący w swoim słowie. Dobra, to dziękuję jeszcze raz. Błogosławię wszystkich. Dziękuję również. Siostro, dziękuję Ci Błogosławię. z całego serca za rozmowę. No i do usłyszenia, tak? Tak, do usłyszenia. Błogosławię wszystkich słuchaczy, ciebie, całą rodzinę. Z Panem Zostańcie z Bogiem. Bogiem.